Ja sam mówiłem ostatnio, że występ reprezentacji Rosji pod flagą rosyjską na olimpiadzie, na igrzyskach olimpijskich, to jest w ogóle był kosmicznym nieporozumieniem, bo i tak reprezentowali Rosję, a ci, co zdobyli medali, byli przyjęci na przez najwyższe władze rosyjskie, dostali medale. Nie wydaje mi się, kolega Pol, żebyś ty o tym gdzieś mówił. Nie wydaje mi się, żebyś ty o tym gdzieś mówił. Nie wydaje się, gdy jesteś na Twitterze 24 godziny na 24, ale o tym nikt nie mówi, że to by to przeszkadzało. Czy panowie, punkt widzenia nie może zależeć od punktu siedzenia. Ja nie jestem żadnym tłustym kotem, nie jestem żadnym człowiekiem jakiejś grupy ludzi, którzy idzie na jakiś układ z kimkolwiek. Mam swoje zdanie i na koniec, jak moje zdanie nie będzie respektowane, to wiem, jakie muszę podjąć decyzję. Koniec, kropka.